W bardzo trudnej sprawie, kochani. Sprawa dotyczy większości, kobiet. Bo to człowiek poświęca najlepsze lata swojego życia, stara się jak może, wychowuje jak może te dzieci na tyle, na ile potrafi, na tyle, ile mu sił starcza, wypruwa z siebie flaki, żyły z siebie wypruwa, a tu nic, krztyny wdzięczności nie ma od tych dzieci. I nieraz, godzinami wysłuchuję, jak biedna kobieta, która poświęciła wszystko, całe najlepsze lata, całą swoją młodość tym dzieciom poświęciła, a tu nic, ani wdzięczności, ani zrozumienia, ani nawet miłości nie ma od tych dzieci. To mnie tak zastanawia, bo temat jest mi bardzo bliski, ja też mam dzieci. Czy przypadkiem taka kobieta, która jest już ostatecznie wkurzona na swoje dzieci, czy nie dlatego się ona tak bardzo wkurza, że ona musi udowodnić wszystkim dookoła, a szczególnie sobie samej, że wszystko tym dzieciom poświęciła? I czy rzeczywiście po to człowiek jest matką, żeby wszystko poświęcać dzieciom? I tu pojawia się najważniejsze pytanie. Czy przypadkiem tak nie jest, że te kobiety dlatego tak się bardzo wkurzają, żeby poczuć się lepszymi matkami, żeby same sobie nie udowodnić, że wcale nie były takimi złymi matkami, jak przypuszczają? Bo to bardzo często to, że się wkurzamy na swoje dzieci, to jest tylko zasłona dymna, żeby ktoś pomyślał o nas, że my nie jesteśmy takimi złymi rodzicami, a my sami, żebyśmy też myśleli o sobie lepiej. Jak jesteśmy bardzo wkurzeni, to ktoś inny jest winny, a my jesteśmy święci i to takie miłe, bo my byliśmy dobrzy, zrobiliśmy wszystko, co należy najlepiej, z wyjątkiem jednego. Nie widzieliśmy, jak się dzieci wychowuje, ale to tego nikt nie wie.